Rok 2037. Gdzieś w Unii Europejskiej. Terytorium dawnej Polski. Po hymnie. Pamiętajcie, dobry obywatel to patriota. Witam dzieci na zajęciach wyrównawczych. Na początek krótka powtórka. Ile jest 5 razy 4? Alex? 18. Źle. Łukasz? 20. Źle. Dobrze, to jest 20. To są zajęcia wyrównawcze. Alex nie wiedział, równaj do kolegi. Jeszcze raz. 5 razy 4. 8. Źle. Dobrze. Które z tych zwierząt to ryba lądowa? A. Ślimak. B. Krowa. C. Koń. Alex. Nie wiem. Łukasz. Ślimak. Zastanów się dobrze. Krowa. Krowa to ryba, koń to małpa. Brawo. W nagrodę po batoniku. A rodzice nie pozwalają jeść słodyczy. Żryj. Masz być gruby jak kolega. Te batoniki zostały zakupione z Europejskiego Funduszu Rozwoju Tkanki Tłuszczowej. Masa 2000. Dziecko. Dziecko kochane, co ty robisz? Przecież to trzeba sprawdzić, czy to się mieści w normach. No, daj. To się nie mieści, no to się przecież pani ci zrobi. O. Teraz. To już wolę batona. A teraz na swoich tabletach napiszecie krótkie wypracowania na temat, kim chcę być w przyszłości. Chłopcem czy dziewczynką. I piszemy. A ty kim będziesz? Jeszcze nie wiem. Ale jak ostatnio robiłem sobie test, to wyszło mi, że będę transseksualną lesbijką nurtu drag queen. Super, masz przynajmniej wiesz, jak się ubrać na pierwszą komunię. A ja ostatnio podsłuchiwałem, jak mój tata mówił, że podobno picie alkoholu ma być znowu legalne w Unii. O, to moja mama się ucieszy. Chyba tata. Nie, u nas mama jest alkoholikiem. No, u nas nikt nie pił, ale był program wyrównywania szans i musieliśmy mieć jakąś patologię. I teraz babcia ćpa. Mojej babci to nie stać, bo ma tak niską emeryturę, że nie wie, czy sobie kupować lekarstwa, czy jedzenie. To niech kupuje lekarstwa w większych tabletkach. No. To się i wyleczy, i naje. A czemu jej nie wysłaliście na emeryturę pomostową? A jaka to jest? No, zakładacie babci betonowe buty i zrzucacie ją z pomostu. Opłaca się, no. Dzieciaki, co tutaj są? Co to za pogaduchy? Piszemy. A, proszę panie, a czemu ta ściana w naszej sali jest zawsze pusta? No właśnie. To miejsce przygotowane jest po to, żeby nie wisiał tam krzyż. Polityka. A mój tata mówi, że politycy kradli, kradną i będą kraść, bo to je złodzieje, trzeba by im upierdolić ręce. Nie no. Dziecko kochane, coś ty przed chwilą powiedział. Tata? Ile razy mówiono, że to godzi w dzieci ze związków lesbijskich? Dewiant! Normalnie aż mi testosteron opadł. Przepraszam. No. A jeżeli chodzi o politykę, to nie wiem, czy dzieci wiedzą. Mieliśmy kiedyś swojego przedstawiciela w Unii Europejskiej. Pana Donalda. No, ten, co nie spełniał obietnic. Spełniał. Miały być drogi na euro. Mamy rok 2037. W przyszłym roku wprowadzamy euro. Drogi już są. Tyle na dzisiaj. Wypracowania na maila. Pani, a na którą jutro? Jutro macie wolne. Jest Dzień Europejski i Unia przyjmuje 3 nowych członków. A kogo? Jamajkę, Nigerię i Kongo. A kiedy przyjmiemy Ukrainę, co? Jak zamkną wszystkie kopalnie, tak jak na Śląsku. O, a to akurat był program wyrównywania bezrobocia. Na Śląsku było zbyt niskie. A nie mogą się tym po prostu zająć w europarlamencie? Nie mogą. Tam jest ciągle burdel po Korwinie.